Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj naszym berserkiem 500 level zmierzymy się z Helewatorem. Uznałem, że taki odcinek będzie ciekawy, bo jednak w Helewatorze w porównaniu na przykład do legendarnego lochu siła naszej postaci ma znaczenie, a że ten berserk jest po prostu berserkiem, czyli bardzo dobrze sobie radzi z potworkami, oprócz tego jest jedną z naszych najsilniejszych postaci, mimo że od ostatniego filmu z berserka, na którym wbiłem ten 500 level, już tutaj nie gram, więc no już naprawdę dość długo minęło. W sumie to mamy datę, 11 stycznia, czyli od tego dnia już na tego berserka nie wchodzę, żeby tu cokolwiek robić. No to jednak uznałem, że będzie to ciekawy odcinek i najprawdopodobniej dojdziemy tym berserkiem najdalej ze wszystkich naszych postaci. Także pokażę wam po prostu, jak to się prezentuje, gdzie dojdziemy, jak ci te potwory później wyglądają, chociaż i tak pewnie szału tu jakiegoś nie będzie. No ale okej, na wstępie oczywiście możecie zostawić kciuka w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zjeżdżajcie teraz w dół, zostawiajcie. Wczorajszy odcinek znowu świetne wyświetlenia, minęło w tym momencie chyba 13 godzin od dodania, a tam już jest ponad 4,5 tysiąca, więc naprawdę dziękuję bardzo. No i ten film fajnie jakby również zrobił duże, więc tak jak mówię, zostawiajcie lajka, wbijajcie na Discorda dla widzów na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie. I zanim jeszcze zaczęliśmy, to możecie pisać w komentarzu, jaki obstawiacie pokój, gdzie się zablokujemy, do jakiego dojdziemy i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczymy, czy ktoś będzie blisko, czy ktoś zgadnie, no i sami wiecie, o co chodzi. No i okej, myślę, że chyba powolutku możemy zaczynać. Ja tu oczywiście nie mam gildii, to jest tylko jednorazowo na odcinek. Nie dostanę tutaj expa, bo tak jak mówię, nie chcę tutaj przebić tego 500 levela, więc na spokojnie możemy to zrobić. No i okej, chyba możemy sobie wbić, tu mamy samouczek, no ale to już na ten moment nikogo nie interesuje. Tu mi się wszystko nagra, więc działa. Jak widzicie, wpisałem sobie oczywiście swój kodzik, mam tutaj 40 na 15 tych biletów, jeszcze ich nie wykorzystywałem. No i musimy znaleźć gildię. Gildii nie będziemy szukać na ten moment, tylko po prostu sobie jakąś założę, na przykład test, bo to może być nawet, aha, już jest zajęta, no w sumie racja. Test 1, 2, 3, może to? Okej, udało się, jak widzicie, jesteśmy w gildii PogChamp, nowa gildia na S37 polskim się narodziła. No i okej, teraz możemy sobie tutaj wbić, no i jak widzicie, już na spokojnie możemy wbijać sobie, o, jesteśmy w ogóle ostatni. Na spokojnie możemy sobie wbijać do właśnie tego Helewatora. No i w ogóle zobaczymy, gdzie dojdziemy sami, nie? Jako pojedyncza gildia, bez niczyjej pomocy. Zobaczymy, jak tutaj w rankingu będziemy wyglądać. Tu w ogóle nie mamy żadnej nagrody. Może do jakiejś nagrody dojdziemy, zobaczymy. No ale okej, możemy zaczynać. Tak jak mówię, na początku no to będzie szło łatwo. To jakby nie ma co się oszukiwać. O wow, już jesteśmy, serio? Już jesteśmy na 78 pozycji? No to ciekawe akurat. To chyba za dużo gildii nie robi tego Helewatora na tym serwerze, no ale ten serwer już no jest stary, naprawdę stary jak na Shakesa, więc nie ma co się dziwić. No ale okej, klikamy i zobaczymy, tak jak mówię, jak nam to pójdzie. Dużo z was, ja w ogóle nie wiem, bo właśnie odnosiłem się do tego kodu, że użyłem tutaj na tym berserku. Dużo osób pisało mi pod ostatnimi filmami, że kod wygasł, kod nie działa. Ja w ogóle też nie rozumiem niektórych rzeczy, no bo wielu z was naprawdę irytuje, że ja w tych filmach o kodach, jak jakiś dostaję i wam o tym nagrywam, wiele rzeczy tłumaczę tak strasznie, no, że tak powiem, bardzo prosto, żeby każdy zrozumiał, przeciągam to wszystko i tak dalej. No ale mimo wszystko i tak dostaję pytania, bardzo często się pojawiało pytanie, że kod już wygasł, dlaczego, że nie mogę wpisać. To tam były pytania z poniedziałku, z wtorku. Druga sprawa, dostawałem pytania, gdzie ten kod wpisać. No i widzowie, jak tutaj mogę nagrywać jakieś te filmy bardziej, że tak powiem, szybkie i tak dalej, skoro raz, że na filmie mówię dokładnie, do kiedy jest ten kod, nawet to powtarzam kilka razy. Kod z Helewatora akurat był do niedzieli do 23.59. Mówiłem wam, że macie 2,5 dnia tak naprawdę na wykorzystanie tego kodu, więc musieliście się po prostu śpieszyć, żeby go wykorzystać. To pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o kod na W54, on będzie do tam 3 kwietnia bodajże, więc jego jeszcze możecie używać, ale tylko do 20 levela, to przypominam. No ale tak jak mówię, to pierwsza sprawa. No a druga sprawa, mówiłem, że jakby, w sensie pokazywałem, że tutaj trzeba kliknąć ten plusik. Co prawda go nie widzicie, bo jest zakryty, no ale wiadomo, wchodzicie w handlarza po prostu i wpisujecie gratis. Tu też jakby, no, można się domyślić, większej filozofii nie ma, a i tak były również pytania właśnie, gdzie ten kod wpisać i tak dalej, więc no, nie wiem, jak to wytłumaczyć, że tak powiem, w sensie no, strasznie niektórzy jakoś nie kumają albo coś, albo chyba nawet tego filmu nie oglądają, tylko po prostu wchodzą, żeby ogarnąć, co to za kody i żeby je zużyć, nawet nie chce im się tych 10 minut poświęcić na oglądanie. No, szkoda, nie? W sensie, kochani jesteście widzowie, kocham was, ale nieraz naprawdę, co niektórzy z was totalnie
nie używają tego, co dostali tutaj od Bodzi, że tak powiem, co macie w głowie, czyli po prostu mózgu, żeby wiedzieć, o co chodzi. Oczywiście tak jak mówię, nie wszyscy, no ale wielu z was. Także no odnośnie tego kodu powtarzam, no to już jest akurat bardzo nieaktualne, ale jeżeli nie macie jeszcze 20 levela na W54, to tutaj wchodzicie w plusik obok waszych grzybów, klikacie gratis, wpisujecie neutral 54, to na W54 tylko i wyłącznie, no a neutral helewator był do końca niedzieli, więc już go użyć nie możecie, dlatego, o kurde, tu już na naprawdę pierwszy raz przegrywamy, albo już jesteśmy na 245 pokoju, no tak, to już nie jest wcale tak wcześnie. Pierwsze jakieś przegrane były, zobaczcie, to taka ciekawostka, 254 pokój, no dostajemy póki co 2 miliony, o, teraz już było 15 milionów drewna i 3,5 milionów kamienia. Swoją drogą wczoraj, oprócz tego, że nagrałem o osobie, która jako jedyna ukończyła ten elewator w całości, to jeszcze nagrałem wam o specjalnej stronce, gdzie macie wypisane od pierwszego do 500 poziomu każdego potwora i co za niego dostajecie, jaką nagrodę, więc również polecam wam zajrzeć na poprzedni film, bo no myślę, że to jest ciekawe dla osób, żeby sobie sprawdzać, jak to jeszcze klikać, czy jest sens to klikać bardziej za grzyby, co tam jako kolejni przeciwnicy wam dadzą, jaką nagrodę i tak dalej. To myślę, że jest dość ciekawe. Dobra, no tak jak mówię, jesteśmy berserkiem. Ja wam powtarzałem, że w tym elewatorze wczoraj, w sensie mówiłem w odcinku, że w elewatorze bardzo często magowie są naszymi blokami i bardzo często tych magów nie możemy przejść. I tak jest, tak zauważyłem, że praktycznie na każdej postaci blokuje się na magu. Wiadomo, że magowie czy taki berserk będą mieli na tych magów prościej, jednak tutaj berserkiem obstałem, że możemy się zablokować na jakimś wojowniku, ale mimo wszystko magowie są tak mocni i tyle mają HP czasem, że nieraz nawet berserk nie jest w stanie ich przeklikać, więc to taka ciekawostka. Okej, jesteśmy na 310 poziomie. Nie wiem, czy to jest maksimum. Jutro w ogóle, a jutro albo w piątek, jeszcze nie wiem, bo nie wiem w sumie, kiedy ten film wleci, bo w ogóle nagrałem dzisiaj 3 filmy z rzędu, od razu wam powiem, żeby mieć na zapas i żeby wam puszczać później codziennie, bo jeszcze mam parę pomysłów, więc tak jak mówię, jeżeli chodzi o ten elewator, to nagram wam jeszcze odcinek, gdzie każdą postać, na której aktualnie gram, pokażę wam, gdzie tam maksymalnie doszedłem, i na wojowniku, i na magu, na zabójcy i tak dalej, więc to możecie sobie porównać, ale chyba to wam tak delikatnie zlikuję, że chyba to już jest max w takim sensie, że jeszcze na żadnej klasie nie doszedłem tak daleko, tak mi się wydaje, jestem blisko na jednej klasie tego wyniku, no ale zobaczcie, no mamy ten 500 level, ja myślałem, że ten berserk poszaleje. Ja tu wydam grzybów, bo i tak w sumie to mi bez znaczenia. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie... O, tam maga dość ładnie poskładaliśmy, mamy kolejnego maga. Jeżeli chodzi właśnie o tego berserka, to myślałem, że będzie tutaj o wiele większy przeskok, no a jednak nie jest. Czyli to, co mówiłem tam w pierwszych filmach o tym elewatorze, że jednak tutaj, no nieważne jaką klasą jesteście, wiadomo, że są przywileje jakiegoś tam zwiadowcy, jakiegoś maga na magów, czy właśnie berserka, ale mimo wszystko o wiele dalej grając na przykład berserkiem nie dojdziecie, niż jakbyście grali jakimś zwiadowcom czy czymkolwiek innym. W miarę to jest zbalansowane, no i jednak elewator jest bardzo, ale to bardzo late game'owym lochem, co za tym idzie, no widzicie sami, nie? Jesteśmy berserkiem, 500 level, granie od golda na 400, od 400, no w ogóle ja tu mam potki, mam tu wszystko, nie? To jest wszystko poulepszane, bo ja tutaj specjalnie nic nie wyrzucałem ani nic, żeby po prostu sobie właśnie na takie sytuacje zachować tą postać, no ale wszystko jest, wszystkie potki są, wszystko w dalszym ciągu, że tak powiem, tutaj działa, więc mimo wszystko, no zobaczcie, że no tak to wygląda, nie, jeżeli chodzi o tego berserka, że tutaj wcale jakoś o wiele dalej nie zajdziemy, ale nie mówmy hop, jeszcze trochę poklikam, wiadomo, będę tutaj chciał takie maksimum, bo normalnie nie grzybię tego elewatora, to wam już wspominałem chyba też, ale powiem wam tak, jeżeli chodzi o ten elewator, to bardzo dużo osób robi go za darmo i generalnie popieram to, w takim sensie, że ja tutaj wiadomo, no trochę za te grzyby poklikam, żeby tam o te powiedzmy 20 pięter dalej pójść czy coś, ale mimo wszystko ile byście grzybów nie wydali, to jednak jak już widzicie, o widzicie, że teraz mamy jakiegoś bloka, to jednak dużo tych grzybów idzie, żeby kolejnego przeklikać, a i tak kilku ich przeklikacie i koniec końców się zatrzymacie na jakimś, już dalej nie pójdziecie, ile byście grzybów nie wydali, no a nagrody też nie są jakieś takie, żeby
od razu, no jak teraz widzimy, na przykład zobaczcie, mamy 3 truskaweczki i 1300 kryształu, to jest bardzo fajna nagroda, fajnie by było przeklikać tego przeciwnika, ale jak widzę, że na przykład nagrodą jest sam gold i tego golda też nie jakoś dużo, bo tam na przykład, o, teraz już mamy w ogóle po 6 milionów, już chyba jesteśmy na etapie, gdzie wszystko, co ma być skapowane, to jest skapowane, czyli maksimum drewna, maksimum kamienia, maksimum golda, maksimum szczęśliwych monet, grzybów i tak dalej. No ale jeżeli chodzi właśnie o jak mamy na przykład samego golda i to też nie jakoś dużo czy coś, to ja po prostu to przestaję już klikać. Wiadomo, że to jest dla gildii ok, no ale jednak to jeszcze się do tego odniosę, jak wam będę pokazywał inne postacie, jak mi radzi się, w sensie jak ja sobie radzę tymi postaciami, nie mogę się tu wysłowić, jak ja sobie radzę tymi postaciami na innych, na właśnie innych serwerach, to wam tam też o tym powiem, no ale jednak ile byście tych punktów nie nabili, to dojdziecie do tego maksimum, że już to idzie bardzo, bardzo powoli, na przykład tak jak teraz widzicie, że już tutaj ciężko kolejnych przeciwników przeklikiwać, chociaż jeszcze jakoś tam sobie radzimy, no ale mimo wszystko sami zobaczcie, że tutaj no jednak jak gildia nie chce współpracować z nami, jak są osoby w gildii, które tego nawet za darmo nie robią, bo już naprawdę nie mówię, że na to trzeba grzyby wywalać, bo nie trzeba, szczerze mówiąc nie trzeba, na samych tych kartach, które wam się odnawiają co pół godziny jedna i z tego kodu, który mieliście fajny boost i z tych kart, które lecą na samym początku, jest ich bardzo dużo, kto widział wczorajszy odcinek, ten wie, no to mimo wszystko można dość daleko zajść i można fajną ilość tych punktów dla gildii nafarmić, no a jednak mimo wszystko ludzie tego nie robią nawet za darmo, więc tutaj no nawet jako ile my byśmy tam jako grzybiarze powiedzmy z topowych członków gildii, z góry gildii, że tak powiem, naklikali, to i tak jak ktoś tego nie robi nawet za darmo, no to tego się nie odrobi, no bo sami zobaczcie, ile ja teraz muszę wywalać grzybów na to, żeby zdobyć te 300, w tym przypadku 336 tokenów i po prostu troszeczkę tam dać boosta gildii, gdzie no wiadomo, że te gildie już dochodzą tam po milion, po 1 200 000, po 800 tysięcy tokenów, no to te 300 więcej, 400 więcej aż takiej różnicy nie robi. Wiadomo, że jak się zbierze 50 osób, które nafarmią te 300 więcej, no to już jest fajna ilość, no ale mimo wszystko ciężko, to dużo osób to olewa, no i niestety jest jak jest, takie są efekty, że często nie mamy takiego rankingu, jakiego byśmy oczekiwali, ale do tego myślę, że bardziej się odniosę w kolejnym filmie, gdzie będę wam właśnie pokazywał wszystkie postacie, na jakich obecnie gram i gdzie tam dochodzę, tak można powiedzieć, maksymalnie, do jakiego piętra. No okej, okay, jesteśmy teraz na 339 poziomie i tu właśnie apel do was, jeszcze macie 4 dni chyba, mam nadzieję, że ten film wyjdzie dzisiaj, ja to nagrałem w środę, od razu wam powiem, jak nie dzisiaj, to maksymalnie jutro, czyli w czwartek, no i taki apel do was, żebyście po prostu klikali to nawet za darmo, bo bardzo pomagacie swojej gildii, te nagrody za pierwsze 3 miejsca są naprawdę bardzo fajne, już tutaj nie mówię o jakimś, nie wiem, o jakiś właśnie tam, żeby ta ramka była koniecznie złota, może być tam inny kolor, to jest tylko rzecz kosmetyczna. No ale pierwsze 3 miejsca i tak mają te same nagrody, więc jak jesteście w jakiejś gildii top, no to fajnie by było jednak tutaj jej pomóc. My zobaczcie, że wbiliśmy... a teraz dostajemy 24,4 miliony golda. Okej, okay, no to nie ma tragedii. No ale jesteśmy na 16 miejscu. Zobaczcie, my jako solo. No ale właśnie, no tu widać, że tu jakieś pojedynczy gracze sobie klikają. Dopiero tutaj to zaczyna rosnąć od tak powiedzmy 11 miejsca. No a tu jak widzicie, topowe gildie już mają tu już 1 750 000, 1 660 000, 1 519 000. Więc no mimo wszystko, no jak sami widzicie, to już naprawdę musi cała gildia pracować, żeby to tam jakoś poszło. Dobra, bijemy się teraz z Fenrirem, 686 level. Tu wam w sumie nie pokazałem, ale jak powoli sobie klikacie tych przeciwników w tym elewatorze, to też jest taka ciekawostka. Może na nich trafimy, chociaż teraz to już wątpię, bo jednak no już teraz będzie ciężko nam to szło. Po pierwsze tło tego elewatora się zmienia, im tam przejdziecie dalej. Pewnie to jest zależne, o teraz na przykład, no teraz się nie zmieniło, ale jak któregoś tam przeciwnika pokonamy, to tło się zmienia. Tych kilka jest rodzajów tego tła jakby, więc to możecie sobie zwrócić uwagę. No a druga sprawa, jak są te nowe grafiki, na przykład, a mogę wam to w sumie pokazać tak szczerze, poczekajcie, bo ja to tutaj gdzieś będę miał, co prawda sobie tego nie przygotowałem, poczekajcie sekundkę, o tu mam taką graficzkę, ją wam mogę w sumie pokazać, cyk, no i teraz muszę to dodać do OBS-a, trochę przedłużę, ale mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli, teraz sobie bierzemy tu pulpicik, mam nadzieję, że wam to pokażę, co mam wam pokazać faktycznie, pyk, o dokładnie, to jest chyba to, tylko że jest bardzo mała, bo to dostałem tam screena od kogoś, to nieważne, w każdym
każdym razie jakość jest słaba, bo jest mały ten screen, no ale zobaczcie, że ci przeciwnicy bardzo, ten po prawej stronie bardzo mi tutaj przypomina mój awatar. Nawet włosy są podobne, tu w sumie mogę wam pokazać, o, w taki sposób, może sobie zrobimy tak, zobaczcie, że nawet włosy są podobne, no tu oczywiście jest jeszcze brudka, ja u siebie na awatarze brudki nie mam, no ale wiadomo, że no to jest mroczny elf, więc oni generalnie wyglądają podobnie, no ale zobaczcie, że jest to wszystko w miarę podobne, nie? Nawet ten kształt taki twarzy i tak dalej. Tutaj mamy jeszcze oczywiście demona i mamy jeszcze orka bodajże, już nie pamiętam kurde tych ras w Shakesie, no ale wiecie o co chodzi. Dobra, to już wam mogę schować i usunąć, to wam chciałem pokazać, ale właśnie już prawdopodobnie tych przeciwników przeklikałem. To mi się od razu skojarzyło ze mną, tak szczerze, nie mówiłem wam o tym, ale bardzo właśnie z moim awatarem oczywiście, nie że ze mną tego, tylko z moim awatarem, no ale właśnie bardzo, bardzo mi to mnie przypominało. Strasznie podobny, nie? To taka ciekawostka. No okej, okay, lecimy dalej, mamy 343 pokój. Szczerze chciałbym dojść do 350, to już będzie taka ładna liczba. Ja mam jakąś manię z tymi liczbami, no musicie mi wybaczyć, ale nie wiem, okrągłe serwery, okrągłe levele, jakieś, no jakaś mania po prostu. Lubię okrągłe liczby, ale nie tylko ja tak mam z tego co wiem. Są też inne osoby, którym zależy, żeby to wszystko tak ładnie wyglądało. Więc no tutaj do 350 fajnie by było dojść, chociaż no widzimy teraz jesteśmy na wojowniku, on ma 147 tysięcy siły, no i daje nam fajne nagrody, no bo jest to kryształ, są to dusze, w sumie no ten kryształ najważniejszy, bo dusz to za dużo nie dają. Ok, przeklikaliśmy go, dobra, teraz mamy maga, to też zobaczymy jak z tym magiem pójdzie. No mag jak widzicie nam daje samego golda i żetony, więc normalnie już bym pewnie tutaj zaprzestał i go nie klikał, no ale że robimy to pod odcinek, żeby dojść jak najdalej, no to jest jak jest. Ok, mamy teraz kolejnego maga, ten mag już nam daje 3 cytrynki i kryształ, to jest bardzo fajna nagroda, chyba jedna z lepszych. 3 owocki i kryształ bardzo osobiście propsuje. Golda też mi trochę wpadło, no już podchodzimy pod 300 milionów jak widzicie, a miałem go bodajże na starcie chyba z 30 milionów albo coś takiego, kto chce to może tam cofnąć i sobie zobaczyć. W każdym razie no jak widzicie troszkę tego golda jest, kryształu mogłem sprawdzić na starcie ile miałem, ale to można policzyć, nie? Jak wejdziemy na tą stronę z wczorajszego filmu, to można policzyć bez problemu ile kryształu udało nam się nafarmić od tego pierwszego przeciwnika do 340 w tym momencie 6, także to akurat nie sprawia nam problemów. No i okej, teraz mamy ziomeczka, który już ma 150 tysięcy siły, więc bardzo dużo, oprócz tego mamy 350 tysięcy HP, więc również dużo. No ale okej, zobacz, zobaczymy jak nam to pójdzie w tym momencie, czy coś tutaj uda nam się dalej kliknąć, czy jednak już on nas zatrzyma. No ale jak widzicie chyba z tymi wojownikami, to co mówiłem na początku, miałem po części rację, że z tymi wojownikami jednak największe problemy będziemy mieli niestety, chociaż to zobaczymy, nie? No tych magów jakoś tam przeklikujemy póki co, więc to akurat git, no ale właśnie jeżeli chodzi o tego 700 poziom, o tą gniewną parkę, no to jednak mimo wszystko chyba to już będzie blok, chociaż nie mówmy hop, nie? No to jest berserk, on jest nieobliczalny, więc jeszcze może coś nam pokazać. No 4 przeciwników nam brakuje do tego 350, 60 prawie tysięcy tokenów nafarmiłem, więc to też jest bardzo dużo. No jak widzicie, no tak to wygląda, nie? W sensie spoko, no ale w dalszym ciągu zobaczcie, że jesteśmy berserk, jesteśmy 500 levelem, czyli no już tutaj dość późnym, to jeszcze bym nie powiedział, że takim bardzo, bardzo late game'owym, ale jednak dość mocną postacią już, która, na której było grane tam przez chyba 2 lata, 2,5 prawie roku, coś takiego. W każdym razie no zrobiliśmy tego... okej, pokonany. Zrobiliśmy tego elewatora, jak widzicie, około, no powiedzmy połowa, jedna, druga, no tak 3/4 można by powiedzieć, coś takiego, no nie, mniej troszkę, no ale dobra, nieistotne. Nie będę się tu bawił w matematykę, żeby się nie kompromitować. W każdym razie, no jeszcze 150 pokoi ponad nam brakuje, żeby go zamknąć, więc no tu sami sobie widzicie, sami możecie odpowiedzieć, jak te potwory są silne na późniejszym etapie. Ale okej, wojownik został pokonany, mimo że już tu naprawdę dużo grzybów na niego musieliśmy wykorzystać. No i teraz mamy na zręczność silnego sinego sępa. Siny sęp, tak jak mówię, zręczność, czyli pewnie zwiadowca, daje nam metal, daje nam kryształ, więc fajne nagrody, jego już by było warto przeklikać, tylko pytanie właśnie, czy nam się uda. No tu już z każdym, o ten, zobaczcie, że tu im też rosną fajnie statystyki, tamten miał 150 tysięcy siły i 350 tysięcy HP, ten już ma 150 tysięcy 800 zręczności, no i 351 600 tysięcy HP.
Ale okej, został pokonany, dobra, mamy to, mamy też kolejnego na zręczność, dobra, zobaczymy. No jeszcze muszę pokonać dwóch, żeby dojść do poziomu 350x500 i chyba na nim się zatrzymamy. Jeżeli to nie będzie mag, tylko znowu jakaś zręczność, czyli jakiś zwiad albo woj, to chyba się na nim zatrzymamy, bo to już jest takie nasze maksimum, ale na okrągłej liczby fajnie by było się zatrzymać. No tu te statystyki rosną powolutku, więc no wiecie, no to jest takie, że jeszcze się da go kliknąć, jeszcze może tu damy radę, o dokładnie, teraz nam się udało, okej, teraz mamy znowu wojownika, kurde, no to będzie cięższe na pewno, aniżeli ci zwiadowcy. Znowu mamy trzy jabłuszka i znowu mamy kryształ, bardzo fajne te nagrody, ja nawet do nich tak bardzo nie przykuwałem wcześniej uwagi, tylko po prostu przeklikiwałem jak leciało, no a teraz widzę, że tak jak mówię, no chyba to jest jedna z lepszych nagród, ponad 1000 tego kryształu, dobra, udało nam się, no i znowu mamy zwiada, ponad właśnie 1000 tego kryształu, jeszcze trzy jedzonka, to chyba jedna z fajniejszych, tak jak mówię, nagród. No i okej, teraz mamy kolejnego zwiadowcę, ale wydaje mi się, że tu już będzie coraz ciężej. Wiadomo, że jakbyśmy jeszcze grzybów trochę powydawali, to jeszcze byśmy tam pewnie dopchnęli kilka poziomów dosłownie, no ale chyba nie ma sensu. Około 350 poziom to jest na tym berserku takie maksimum. Gdybym grał na nim normalnie, to na pewno aż tylu grzybów bym na to nie wydał, czyli nawet może wcześniej bym się zatrzymał na jakimś 340, 335, no ale że pod odcinek, który jest tylko z tego, no to chciałem dojść jak najdalej. No i mamy, jak widzicie, 16 miejsce jako gildia z jedną osobą, to taka ciekawostka, no ale właśnie poziom 350x500, czyli generalnie nie tak źle, ale mogłoby być oczywiście lepiej, tak mi się przynajmniej, w sensie no lepiej, no wiadomo, jeszcze kilku byśmy na pewno pokonali, no ale i tak chyba, no w sumie tragedii nie ma, nie? Biorąc pod uwagę, że tam jakieś 550, 600, no może nie 600, bardziej 550 levele dochodziły do jakiegoś 400 pokoju, 407, tam widziałem, no to 350 nie jest wcale taki zły, tak nam to generalnie poszło. No oczywiście statystyki mamy takie, tu wam jeszcze na szybko pokazuję, itemki ulepszone wszystkie razy 15, kamyczki po 1650, tak średnio z tego co pamiętam, więc tak to generalnie wygląda. To tyle, możecie na przykład, nie wiem, zedytować teraz swój komentarz, jeżeli ktoś trafił, albo jeżeli ktoś był blisko, to możecie pisać albo tam odpowiedzieć na swój komentarz. No i w zasadzie tyle. No już pisaliście mi na przykład pod ostatnim odcinkiem, tym wtorkowym, na jakich, do jakich tam pięter dochodziliście, no ale to wszystko, także ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to pamiętajcie oczywiście o tym kciuku w górę, subujcie z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi, wbiliśmy w ogóle znowu, strasznie dużo subów wpadło przez ostatni tydzień, to wam powiem, że takiego przyrostu już dawno, dawno nie miałem, za co oczywiście pięknie wam dziękuję, za wyświetlenia już dziękowałem we wtorkowym filmie, bo też ostatnio filmy robią naprawdę super te wyświetlenia, za co jestem oczywiście wdzięczny bardzo. No i w tym momencie mamy już 15610, a zobaczmy ostatnie 28 dni, ile doszło subów. 483 suby, prawie 500 subów przez ostatni miesiąc, nawet niecały, więc no to jest bardzo dużo, bo już na tym kanale naprawdę mi te subiki wolno leciały, więc za to wam oczywiście pięknie dziękuję i jestem bardzo wdzięczny. No ale to chyba wiecie wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Jeszcze raz, łapa w górę, subik z dzwonem, piszcie komentarze, wbijajcie na Discord dla widzów i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu, linki są w opisie, wszystkie potrzebne tam możecie zaglądać. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!